Szanowni Państwo, witamy wszystkich serdecznie na dzisiejszej konferencji. Witam serdecznie gospodarza naszej gminy, pana burmistrza Zbigniewa Pochłowskiego. Coś się stało. Witam serdecznie zgromadzonych tutaj mieszkańców. Witam przybyłe media na dzisiejszą konferencję. Dzisiejsza konferencja ma na celu poinformowanie szeroko zgromadzonych zainteresowanych o naszych obozach tego gmachu, ale przede wszystkim przygotowanie koncepcji jego zagospodarowania i przyszłego przeznaczenia. Informacje przedstawiam dla Państwa burmistrz Orzysza, pani sekretarz gminy i pani naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Strategii i Rozwoju, pani Urszula Myka. O zabranie głosu poproszę panią sekretarz gminy, panią Monikę Łępicką-Gin. Zobaczcie Państwo, jak przez trochę więcej niż 10 lat
stracił na wartości ten wspaniały gmach. Ostatnia cena wydobycza na przetargu licytacji w 2014 roku to było 2 miliony, przepraszam, 2 miliony 200, ale niestety wówczas nie znalazł się żaden nabywca. I hipoteka. Pewnie znalazłby się nabywca, gdyby nie to, że właśnie hipoteka to były 4,5 miliona i szanowni państwo, jak państwo widzicie, główny dług dla jednego z banków to było 2 miliony 600. Jak łatwo zauważyć zbieżność, nawet licytacja komornicza, jeśli udałoby się sprzedać hotel, tak nie zapewniłaby tego największego wierzyciela. Był to bank. Oprócz banku było jeszcze 4 innych wierzycieli. Jeszcze jeden bank miał. Natomiast największa kwota to było właśnie 2 miliony 600. Bank ostatecznie ten dług sprzedał dla firmy windykacyjnej z Tarnowskich Gór i nie bez kozery tutaj wymieniam tą firmę, bo ona jeszcze w historii tego hotelu będzie miała swój udział. Natomiast nasza gmina na hipotece miała zabezpieczony dług w wysokości niewiele ponad 1 000 000 zł. To było 1 500 000. Jak łatwo zauważyć, nawet gdyby się udało komornikowi sprzedać, gmina nie odzyskałaby swojego długu. Wniosek, jak gdyby tak, mieliśmy wszyscy świadomość, że tych długów po takim czasie na pewno nie uda się już odzyskać. Ale nadszedł rok 2015. W 2015 roku właśnie firma windykacyjna z Tarnowskich Gór, która była największym wierzycielem, miała największą wierzytelność, największy dług na tym budynku, zgłosiła się najpierw do pana burmistrza, mówiąc, że jest w stanie i dołoży wszelkich starań, żeby zebrać wszystkich wierzycieli, ale przede wszystkim, żeby ściągnąć właściciela, który był za granicą w Stanach Zjednoczonych, że przyjedzie tutaj i chce zrobić porządek z tym budynkiem. Nie ukrywam, że była to bardzo dobra wiadomość dla Orzesza, czy w ogóle można cokolwiek z tym budynkiem zrobić, bo przypomnę, że mamy rok 2015, natomiast zamknięcie hotelu to był 2001 rok, więc ponad 10 lat spokojnie. Szanowni państwo, przebywający za granicą właściciel zgodził się sprzedać hotel. Nie otrzymał ani złotówki. Wszystko to, co zapłaciliśmy za hotel, tak naprawdę zaspokoiło tylko i wyłącznie roszczenia wierzycieli. Każdy z wierzycieli zgodził się za część tak naprawdę długu, który posiadał, wykreślić z hipoteki długi, które były i obciążały ten budynek. W 2015 roku przed zakupem sporządziliśmy wycenę. Wówczas rzeczoznawca określił, że jest to 1 193 000. Zobaczcie państwo, jak z 8,5 miliona spadła wartość tak wielkiego budynku. Wydawałoby się tak, że niemożliwe. A jednak. Drodzy państwo, w listopadzie, 30 października, tak dokładnie, więc od 1 listopada, staliśmy się właścicielem tego budynku. Nabyliśmy to za kwotę 954 400 zł. Tak właśnie, ale drodzy państwo, te 400 to nie były skutery, to były długie negocjacje. To jest, jak państwo policzycie albo wierzycie mi na słowo, jest 80% wartości, jaką oceni rzeczoznawca. I drodzy państwo, to co najważniejsze, nabyliśmy i staliśmy się właścicielem 1 listopada 2015 roku tego gmachu, który miał zupełnie czystą hipotekę. To jest oddłużony budynek. Jak gdyby nie ma na tym budynku żadnych roszczeń, nie ma żadnych długów. Jest tylko i wyłącznie nasz, czyli gminy, czyli również państwa. A co z naszym długiem? Mieliśmy 1 000 000 zł na hipotece. Szanowni państwo, dług, jak państwo to czytacie, przeszedł na właściciela. Nadal właściciel, który znowu jest za granicą, za oceanem, nadal jest nam dłużny 1 000 000 zł. Jeśli jest tu pani naczelnik Wydziału Windykacji, to proszę mi wierzyć, że gdyby ta układa starań, żeby, jeżeli to tylko się uda, to żeby te pieniądze jednak odzyskać. W związku z tym ten 1 000 000 zł, który był na tym budynku, zabrał ze sobą właściciel,
jeżeli uda nam się znaleźć jakikolwiek majątek albo możliwość ściągnięcia, to będziemy dochodzili tego długu. No i cóż, 1 listopada, kiedy staliśmy się właścicielem, staliśmy się odpowiedzialni za ten budynek, nie było innego wyjścia, tylko wejść tu i zabrać się za wielkie porządki, odgruzowanie i doprowadzenie tego budynku do stanu, który dzisiaj Państwo, mam nadzieję, za chwilę obejrzycie. To wszystko z mojej strony. Kolejna część informacji to Pan przedstawi Pan burmistrz. Drodzy Państwo, ja natomiast postaram się odpowiedzieć na pytania, które często Państwo stawiacie i w takich bezpośrednich kontaktach, i przez internet. Jedni podpisują się pod tymi pytaniami, inni raczej anonimowo, ale te wszystkie pytania traktujemy bardzo poważnie. Mam tu na stoliku biuletyn naszego miasta i na takie właśnie strategiczne pytania, które padły od jednego z internautów, też tam odpowiadam, a głównie dotyczą one tej kwestii, o której pani sekretarz przed chwilą mówiła. Drodzy Państwo, zanim zacznę odpowiadać na pytania, które tutaj postawiliśmy sobie w tej prezentacji, to chcę powiedzieć, że za Państwem jest sala, która kiedyś była salą restauracyjną, a w tej sali jest wystawa pensjonariuszy, czy osób, które korzystają z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. A ten Środowiskowy Dom Samopomocy, jak pamiętacie, został umiejscowiony w 3 budynkach powojskowych. W kasynie i w 2 budynkach, które stały obok kasyna. Na remont tych budynków wydaliśmy 3 800 000. Wydaliśmy nie swoich pieniędzy, bo tą całą kwotę dostaliśmy z budżetu państwa. Co więcej, ośrodek jest utrzymywany w 100% z budżetu państwa. Gmina do funkcjonowania ośrodka i do jego remontu nie dołożyła ani jednej złotówki. 100% zostało wyremontowanych z pieniędzy ministra pracy i polityki społecznej, a wojewoda warmińsko-mazurski co miesiąc przelewa określone środki finansowe na ten budynek. Świetnie tym budynkiem zarządza pani Kamila Sokołowska, pani dyrektor, i myślę, że jakieś perspektywy rozwoju przed nas tym ośrodkiem są. Dlaczego dzisiaj zrobiliśmy tę wystawę? Bo chcemy pokazać, że w Orzeszu można z obiektów bardzo zniszczonych zrobić piękne budynki nowoczesne, dobrze wyposażone i funkcjonujące. I taki los czeka też ten hotel. Z tego hotelu też zrobimy budynek, który będzie żył, będzie funkcjonował i będzie się w nim działo, a co będzie się działo, to za chwilę Państwu powiemy. Pierwsze pytanie, jakie padało, to czy hotel trzeba było kupić? Po co wy go kupiliście? No kupiliśmy go z paru powodów. Kampania wyborcza do samorządu. To w tej kampanii każdy z Państwa, z każdych grup różnych społecznych, które się ze mną spotykały, pytała, a gdyby Pan został burmistrzem, zrobił Pan porządek z tym hotelem? Przestanie Pan w końcu straszyć w naszym mieście? I w swojej kampanii wyborczej zobowiązałem się dla Państwa, że zrobię porządek z tym hotelem, w sensie zagospodarowania. Nieużywany przez 15 lat budynek straszył. Dlaczego straszył, dlaczego niszczył? Bo nie było w Orzeszu właściciela tego budynku. Tak jak pani sekretarz, mój właściciel był za granicą, przebywał w Stanach, nie przyjeżdżał do Polski, bo był ścigany poprzez system fiskalny w Polsce i pojawienie się jego natychmiast włączały różne służby, które chciały odzyskać pieniądze i pewnie jemu coś jeszcze więcej mogło grozić. Prosty wniosek. Jesteście Państwo też właścicielami różnych rzeczy. Mieszkań, nieruchomości, budynku swoich mieszkań i możecie z tym robić wszystko, co Wam się zachce, bo jesteście właścicielami. Dopóki ten hotel nie miał właściciela, to on był miejscem, że tak powiem, dewastacji społecznej. Patrzyliśmy na ten budynek, bo tak przechodzimy, no zobaczcie, jak został zniszczony. Tylko tak trochę ze wstydem chcemy, boimy się nawet odpowiedzieć, kto to zniszczył, tak? Przecież to zniszczyli mieszkańcy Orzesza. A reszta mieszkańców Orzesza patrzyła, jak inni ten budynek niszczą. Każdy mówi z nas tak, przecież to nie jest moje, ja nie mogę im ingerować, bo jaka? Policja też, ile mogła, to pilnowała. Syndykiem, jak rozmawiamy, syndyk mówi, jak już sprzedałem ruchome mienie, czyli te stoły, ławy i te inne, to już on też machnął ręką na to i niech się dzieje wola Boża.
A kto wywiózł kaloryfery? Przecież kaloryfera nikt na plecach tak za bardzo nie wyniesie. Niedawno policja nam zwróciła 60 kaloryferów odzyskanych, już nie będę mówił gdzie i tak dalej, ale były zgromadzone w jednym miejscu. To musiał tu przyjechać samochód, ktoś musiał je ładować na samochód, wywieźć do innego miasta. To było zlecenie, trzeba wymontować kaloryfery, wywieźć i tak dalej. Ale ta historia już minęła, to trwało przez 15 lat. Wizytówka naszego miasta. Państwo też się, bo mówicie mi o tym, wstydzicie się, że w centrum miasta jest ten budynek, że ja do znajomych z innych terenów Polski mówię, słuchajcie, a co tu u was jest? O co tu chodzi? Tak, moi koledzy z Warszawy przyjeżdżają i mówią, Zbyszek, kurczę, jesteś tu burmistrzem, a jeszcze nic nie zrobiłeś w tym straszliwym środku miasta. No i tak nawet nie mam jak tłumaczyć, że to jednak proces długi i tak dalej. Niebezpieczeństwo dla ludzi. Tak, no to też Państwu, bo bardzo jestem wdzięczny za te sygnały, kiedy już jestem burmistrzem, który do mnie wieczorem dzwoni, panie burmistrzu, ktoś chodzi po hotelu, otwarte drzwi, okna pootwierane, przyjeżdżamy ze strażakami, wzywam strażaków, strażacy przyjeżdżają, zamykamy, zaregulujemy okna. Leciało troszkę. Pierwszy pomysł to Orzyskie Centrum Kultury. Bo też nasi internauci pytają, pan mówił w kampanii wyborczej, że będzie tu Orzyskie Centrum Kultury. Tak mówiłem, bo widziałem dostępne środki w Ministerstwie Kultury na przeniesienie tutaj, zrobienie takiego Centrum Kultury, muzeum, biblioteka, dom kultury, ale okazało się na finale, że te pieniądze dostępne są na gminy, ale tylko na obiekty, które mają wartość historyczną, a nie na obiekty takie jak ten. I niestety takiej możliwości nie było. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej z tym po co hotel sprzedać? Właśnie to jest to dalsze zastanawianie. Czyli jak kupiliście, czasami będziemy pytać, to po co pan to sprzedał? Sprzedaż hotelu to nie jest mój autorski pomysł, przyznaję. Zaczęło się od tego, że przed budynkiem powiesiliśmy tablicę, bo tyle gmina jest właścicielem tego budynku od tego dnia. Tablicę pokazałem powiesić z premedytacją, po to, żeby się wszyscy dookoła dowiedzieli, że ten budynek zmienił właściciela. Że skończyła się epoka tutaj koczowania po tych pokojach i tak dalej. I rzeczywiście ta epoka się skończyła, chociaż były jeszcze takie próby wchodzenia. Pojawił się w urzędzie gminy człowiek, który przeczytał tę tablicę. Pyta pani burmistrza, to jest na sprzedaż? Ja myślę, że raczej nie, bo mamy te wszystkie centrum kultury, tak chcieliśmy. A mówi, że byłby zainteresowany uruchomić jakąś działalność. Przyjeżdżał, rozważał, na finale ogłosiliśmy przetarg. 2 100 000, dobrze, targu wystawiliśmy, jak pani sekretarz mówiła, a to po to, żeby zbliżyć się do tej kwoty ostatniej, którą wystawiał komornik. Komornik 2 200 000, a my 2 100 000. Nikt się nie zgłosił wtedy do przetargu. Można wówczas obniżyć wartość, jeżeli przetarg jest nieudany, to 25%. Zmniejszyliśmy 24% cenę i wystawiliśmy za 1 600 000 złotych. Też internauta pyta, a ile was kosztowało w ogóle nabycie tego budynku? 950 000 plus koszty poniesione z projektem razem na ten projekt, na ten budynek, bo już jest projekt gotowy, to jest 1 000 000 złotych. Czyli gdybyśmy go sprzedali za 1 600 000, to mamy 600 000 do przodu. Ale do tego przetargu też nikt nie przystąpił, chociaż był tutaj ojciec z synem. Obejrzeli ten hotel, zdecydowali się kupić, złożyli wniosek, ale zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, właściciel tej dużej firmy zginął tragicznie. A syn przed rozstrzygnięciem przetargu nie zdążył stać się właścicielem majątku rodzinnego i nie mógł przystąpić do przetargu. Kolejny powód, dlaczego chcieliśmy ten budynek sprzedać. Ponieważ wojsko zaczęło nam sygnalizować, państwo to doskonale widzieliście przy Anakondzie ubiegłorocznej, 7 000 samych natowskich żołnierzy szukało na gwałt miejsc noclegowych. Pułk Gołębiewskiego, cały Ryn i dookoła obiekty turystyczne były powynajmowane. Gdybyśmy mieli ten hotel w centrum miasta, to tutaj miłoby życie hotelowe. Niestety nie ma. Dowódca mówi jeden, drugi, trzeci, że zapadają decyzje o umieszczeniu tutaj brygady natowskiej w liczbie 1000 żołnierzy. Będą to Amerykanie, Anglicy i Rumuni. I też będą potrzebowali miejsc noclegowych. Tak? To będą długoletnie kontrakty. Być może godzinami przyjadą tutaj do Orzysza. A więc ten hotel dlatego był wystawiony po raz drugi na sprzedaż. Niestety
to o tym mówię. Też szansa na nowe miejsca pracy. Bo jeżeli tutaj się pojawi pracodawca, czyli ktoś, kto by to zagospodarował, to potrzebny byś był, potrzebny byś był kelnerzy, kucharki, obsługa i tak dalej, więc kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób miałoby tutaj pracę. Wzrost ruchu turystycznego. Obserwujemy od 2 lat zdecydowany ruch turystyczny, zwiększenie ruchu turystycznego w Koszyszu. Pytam naszych restauratorów, ale zresztą Państwo sami widzicie, ile restauracji było 3-4 lata temu. Dębowa, nie wiem, jak to się jeżdżą, nie, to Zagłowa i właściwie tyle. Jak pojawiła się potem Toskana, następna restauracja Jagodowa, teraz nowy wizerunek Zagłowa dostał, Dębowa dostała nowy wizerunek, w Wierzbinach 2 restauracje. Pytam, czy obroty wzrosły. Panie Burmistrzu, zyskać co najmniej 4-krotnie wzrosły obroty w naszych restauracjach. To znaczy, że turystów tu jest coraz więcej, ale ciągle mamy już zabezpieczone w miarę dobrze ten obszar gastronomiczny, ale ciągle brakuje na miejsca swego. Turysta zaczyna pytać dzisiaj, a gdzie się można przestać poszerzać? I tak mówimy, no Caritas, tam coś jeszcze i tak dalej, ale to nie są takie hotele z prawdziwego zdarzenia, żeby było śniadanie rano, można było zjeść i tak dalej. I kolejne pytanie, dlaczego już nie sprzedajemy tego hotelu? No, chcieliście go sprzedać, a teraz rozmyśliliście się, też tak w internacie pytają. Tak, rozmyśliliśmy się, a to dlatego, że gdybyśmy chcieli ogłosić następny przetarg, to ten przetarg mógłby się odbyć w styczniu dopiero. Takie są terminy, że tak powiem, wywieszania tych wszystkich informacji, do informacji publicznych. A nabory na środki unijne, które chcemy tu wykorzystać, rozpoczynają się w grudniu tego roku. Będzie nabór na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, będzie nabór na dostosowanie pomieszczeń do służby zdrowia, będzie nabór też na zagospodarowanie przestrzeni wokół hotelu. I te projekty jesteśmy już gotowi do złożenia, potem będzie Pan. I jeszcze biblioteka, która będzie tam gdzieś właśnie za Wami, tam planujemy bibliotekę. Do tych 4 projektów będziemy zgłaszali. Czy dostaniemy? Nie wiem. Robimy wszystko, mamy tutaj Panią Mykę, cały wydział, który naprawdę prowadzi wszelkich starań, wyjazdy, szkolenia, poznawanie ludzi, żeby nam się to udało. Pomysł na ten budynek można zamknąć jednym razem. Ratusz. Przed chwilą pożegnaliśmy się z napisem hotel. Ten napis zniknął, słyszałem jak spadł w końcu. Trzymał się to kluczowo. Natomiast chcę, żeby ten budynek nosił nazwę nową. Ratusz. A w Ratuszu byłoby to miejsce skupiające usługi, czy biura, w których Państwo byście znaleźli wsparcie. Co tu chcemy zrobić? Chcemy tutaj przenieść następujące instytucje. Biblioteka, ośrodek zdrowia, MOPS i dom i urząd gminy. Budynki, które zostaną po tych, będzie to się działo na przestrzeni kilku lat. Dzielimy te inwestycje na kilka etapów. Nie będziemy od razu jak burza zbudzili wszystkie piętra, bo nie mamy ani środków na ten cel, czy będziemy czekali, aż będziemy dostawali je z projektów gminy. Byłoby dużym i szczęściem i wygodą dla mieszkańców, gdybyśmy to zrobili w 3 lata. Taki sobie jakiś horyzontalny zakładak, a może być to w 4 lata. Zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło. Po pierwsze środki będziemy sięgali już w tym roku z różnych, tak jak tu jest napisane, źródeł. Troszkę do tego powiedziałem, tak? Będziemy wykonywali remonty poszczególnych kondygnacji, ale najważniejsze jest pierwszy ruch. Pierwszy ruch to jest termomodernizacja całego budynku, czyli z zewnątrz okna, drzwi, światło, ciepło. Dach już będziemy mieli zrobiony, więc ten kosz nam odpali. I to chcemy zrobić w 2017-2018 roku. Wniosek składamy w tym roku, w grudniu 2016. Jeżeli będzie rozpatrzony, na pewno w pierwszym kwartale, najpóźniej w drugim kwartale 2017 roku.
i jak dobrze pójdzie, to za rok, w następnym roku rozpoczniemy termomodernizację tego budynku. Jak budynek będzie termomodernizowany z wodą, ze światłem, z ciepłem, wówczas będziemy wchodzili na poszczególne kondygnacje. I oddaję głos dla pani Góry, która Państwu opowie, co na tych poszczególnych kondygnacjach będzie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Pokażę Państwu nasze prace i przygotowania do naszych projektów. I pokażę, jak zagospodarujemy ten ratusz. Troszkę nam chwila spłatała pogoda i 11 lipca przeszła przez Orzysz nawałnica, która dała nam możliwość pierwszą, niszczyła bardziej tak, możliwość uzyskania środków od wojewody, z budżetu państwa na naprawienie dachu i szkód wyrządzonych przez szkołę. I takim sposobem uzyskaliśmy 142 tysiące. Po wyłonieniu wykonawcy są to 113 tysięcy, za które wykonawca wyremontuje częściowo uszkodzony dach. Z nowymi obróbkami wymieni nam drzwi, które zniszczyła nam nawałnica z jednej strony budynku, i jedno okno. Następnym etapem naszego pozyskiwania środków będzie ta głęboka termomodernizacja, o której wspomniał pan burmistrz, a będzie to dofinansowanie z naszego regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury, który dał nam program, dał nam takie warunki, że możemy ten wniosek złożyć jeszcze w 2016 roku. Jest to kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i takie poddziałanie efektywność energetyczna w budynkach publicznych, która stworzy nam możliwość wymiany wszystkich okien, drzwi wejściowych, jeżeli będzie taka potrzeba do włożenia jakichś prac remontowych na dachu, to postaram się, żeby ten dach już był kompletnie zagospodarowany i wyremontowany. Oraz instalacje elektryczne, instalacje ciepłownicze, instalacje wentylacyjne i ewentualnie postaramy się, aby ten budynek był nowoczesny. Jak wskazuje program Efektywność Energetyczna, postaramy się, żeby zabezpieczyć go również w odnawialne źródła energii. Mamy tutaj na tym rzucie piwnicę, którą tutaj mamy, pod całym budynkiem. Budynek jest cały pośredniczony, daje możliwości ta piwnica zagospodarowania na różne sposoby. W pierwszej wersji, którą planowaliśmy, miało być tutaj zaplecze Centrum Kultury, ale obecnie planujemy, że to będą pomieszczenia na archiwum. Pomieszczenia, które wykorzystamy jako zaplecze przyłączy energetycznych, ciepłowniczych, całej instalacji, która jest potrzebna do wykonania w budynku, jak również znajdą się pomieszczenia, które ewentualnie będziemy mogli przeznaczyć pod wynajem dla Państwa, których Państwo zechcecie urządzić nam na przykład jakiś minibar, który będziemy mogli jako cały budynek i wszyscy mieszkańcy mieć jakąś sałatę po żelandziu. Również też restauracja ogólnie dostępna, chcielibyśmy, żeby tutaj pod nami jest potężna sala, nazywa salą... salą taką... Przepraszam, słowo mi uciekło. Dancingową. Salą dancingową i w tym miejscu jest doskonałe miejsce na takie restauracji. Musi nam być sanepid i warunki techniczne, czy będzie zgoda. Jeżeli będzie zgoda, wystawimy to na przetarg dzierżawny dla restauratorów. I znajdujemy się w tej chwili na parterze budynku, gdzie w tej chwili siedzimy. I, oj, przepraszam bardzo. Światełko jak włączamy tutaj? Na strzokach. Jesteśmy na parterze budynku, w którym planujemy w sali głównej po restauracji bibliotekę. Zaplecze nam posłuży jako... Nie, tutaj w tym miejscu teraz. Nie, tutaj nie. Tak. I po prawej stronie będzie biblioteka. Z zapleczem, z
salą komputerową, czytelnią, biblioteka, która będzie dużo większa. Mam nadzieję, że dużo więcej rzeczy będzie się tam działo w tej bibliotece. Z jednym wejściem. Będzie służyć też dużo dłużej niż obecnie. Po lewej stronie, pan burmistrz pokazuje, planujemy udostępnić Państwu jako taką główną salę depuszu. To będzie Urząd Stanu Cywilnego, sala ślubów i będzie to taka nasza wizytówka naszego ratusza. W tej rotundzie po drugiej stronie będzie o w tym miejscu. Zrobimy takie biuro obsługi interesanta, które będzie Państwa pierwszej kolejności informowało, gdzie, co i jak można załatwić w naszym ratuszu. Następnie po przeciwnej stronie, gdzie Państwo teraz siedzą frontem, będzie to pomieszczenie przeznaczone na nasz nowy ośrodek zdrowia i będą to pomieszczenia przeznaczone na rehabilitację. Wejście z oddzielnym wejściem z boku od strony ulicy 22 Lipca. Będzie tam linda dla niepełnosprawnych. I oddzielne wejście dla Państwa. Tutaj planujemy pozyskać środki z naszego regionalnego programu Warmia Mazury z działania 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia i rozwój specjalistycznych usług medycznych. Da nam to szansę przeniesienia całego ośrodka zdrowia, również częściowo wyposażonego w nowe wyposażenie potrzebne w rehabilitacji. Tu będzie pomieszczenie dla... Z tej strony będzie pomiast dla karetki i pomieszczenie dla lekarzy, które obsługują w tej chwili karetkę, która jest na Wojska Polskiego. I to piętro tak. W naszym ratuszu na pierwszym piętrze, tak jak już Państwu powiedziałam, będzie całe piętro będzie zajmował ośrodek zdrowia. I tak jak już mówiłam, pozyskane środki, planujemy złożyć wniosek w ostatnim kwartale, a najpewniej będzie to miesiąc grudzień, do naszego regionalnego programu Warmia Mazury. I poczekamy pewnie na rozpatrzenie, tak jak już pan burmistrz wspomniał, gdzieś 3-4 miesiące, żeby uzyskać dofinansowanie. Jesteśmy już po rozmowach z naszymi lekarzami, publicznymi, niepublicznymi. Jesteśmy po rozmowach z sanepidem i konsultujemy standardy budowlane i sanitarne, jakim powinny pomieszczenia odpowiadać. Lekarze już byli tutaj w hotelu. Podejmujemy w tej chwili decyzję o tym, gdzie będą lekarze publiczni mieli swoje pomieszczenia, gdzie będą lekarze niepubliczni. W każdym razie tu, w jednym budynku będą wszystkie kabinety publiczne, niepubliczne, stomatolodzy. Postaram się cały ośrodek stamtąd przenieść tutaj. Był też sanepid, sprawdzali, czy ten budynek da się dostosować, także jesteśmy na etapie negocjacji i uzgodnień ze wszystkimi instytucjami, od których potrzebujemy opinii do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Co się znajduje na drugim piętrze w naszych planach? To jest taka przyszłość, co chcemy tak. A więc, żeby dla Państwa udostępnić bardziej i skupić w jednym budynku, będą pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie miał swój punkt zakład usług komunalnych, żebyście Państwo nie musieli włączyć po zakładzie usług komunalnych na wyzwolenia. Może nie cały, ale na pewno będą osoby, które będą w stanie Państwa obsłużyć i zapewnić wszystkie dostępne środki. Można dołować wodę, ciepło, żeby na remont wewnątrz tego piętra planujemy pozyskać pieniążki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj na nasze biura i takie zaplecze urzędnicze nie możemy pozyskać pieniążków z Unii Europejskiej, bo Unia nie przewidziała, żeby urzędnikom poprawić troszeczkę warunki pracy, ale ministerstwo mam nadzieję, że wspomoże. I piętro trzecie również będzie na gabinety Urzędu Miejskiego, pomieszczenia biurowe i
Marta swoje miejsce znajdzie w biuro Rady Miejskiej, pan burmistrz i pracownicy urzędu. To również źródło finansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czwarte piętro, czyli poddasze. Takie poddasze, no niestety jest dość duże i posłuży całemu temu budynkowi jako pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe oraz sale takie, w których będziemy mogli tak jak dzisiaj Państwa przyjąć. Również zapoznać z naszymi partnerami, z miast partnerskich, z jakimi gmina współpracuje. Młodzież jest na pewno też zainteresowana, bo ich partnerzy z miasta to przyjeżdżają i też będą mogli się tam spotykać. Więc takie sale się tam znajdą. I przebrnęliśmy w planach przez nasz cały budynek. To są nasze plany i przyszłość. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować, bo do tej pory już i cały czas pracujemy nad tym bardzo intensywnie, więc postaram się, żeby to doprowadzić do tego, żebyście Państwo mogli szczycić się w naszym mieście, w naszego nowego ratusza, a nie w budynku po drugim hotelu. Dziękuję. Jak Państwo wiecie, ta architektura wpisuje się w tę misję budynku użyteczności publicznej. Właściwie można powiedzieć, że ktoś pomyślał tak na tą architekturę, że na wszelki wypadek można w niej śmiało umieścić ratusz i też by nie spełniał te kryteria. Drodzy Państwo, tyle z naszej strony. Jeżeli macie teraz pytania do nas, to bardzo proszę. Jesteśmy gotowi na jak to się świeci. Jesteśmy gotowi na te pytania Państwu odpowiedzieć. Jak się skończy na odpowiedzi na te pytania, zaprosimy Państwa do wspólnego przejścia po poszczególnych piętrach na tego budynku. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, mam nadzieję, tak? Właśnie, informacje były wyczerpujące. Państwa, winda jest tutaj za Wami. Nie. A, to zaraz obejrzymy. Winda jest, co więcej, jej się nie dało ukraść. I wtedy, kiedy ona przed wyłączeniem prądu stanęła na samym dole, ona tam po prostu stoi sobie. Ci, którzy chcieli, to tam gdzieś tam drzwi powykaszane są te metalowe, ale też im się nie dało tego wyrwać. Bo to jest tego szybu, od góry do dołu wrzuconych jest kilka drzwi, to przyłożone jest drzwiami. Myślę, że specjaliści, którzy przyjadą, nie sprawią to za dużo trudności, żeby tę windę uruchomić, bo kabina windy, szyby, liny, to wszystko jest, wymaga to tylko po prostu technicznego przeglądu i uruchomienia. Myślę, że mniej więcej cały budynek wygląda tak jak ta winda. Wymaga tutaj po prostu ludzkiej ręki, ingerencja i usprawnienia. Tak jak Państwo widzicie, tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, sufity to tu podwieszane z tej specjalnej folii, no to trzeba było tak sprawdzić, czy tam się coś nie kryje pod tą folią. No jak sprawdzili, że nic nie kryje, ale folia, została zerwana. Natomiast idąc po szczególnych piętrach, też Państwo zobaczycie, że stan techniczny, zresztą celny Wam mówił, sam za chwilę sami ocenicie. Także winda jest i ona jest aż do samej góry do ostatniego piętra i do piwnicy dochodzi. Natomiast tu od strony Biedronki będzie wybudowana jeszcze jedna winda, ale tylko do pierwszego piętra. To będzie winda tylko na poziom medyczny. Będzie troszkę większa, taka, żeby ten wózek z pacjentem spokojnie do niej wjechać i czy zjechać, prawda, bo to mogą być takie sytuacje. Nie ma pytań. W takim razie, drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że przybyliście. Szczególnie dziękuję młodym ludziom, którzy przyszli, bo Wy jesteście bardzo aktywni na Facebooku. Widzę Was wielu na Facebooku i też komentujecie. To jest wasz główny komunikator. I bardzo bym Was prosił o to, żebyście swoje wrażenia dzisiaj spróbowali opisać tak na Facebooku, bo to też jest ważne, bo wielu ludzi, których tutaj nie było, wyobraża sobie, że tu już drzewa wyrosły w środku, że to tak wygląda jak trochę po wojnie. Bomba wybuchła, wszystko się zawaliło i tak dalej. A tak za chwilę zobaczymy, jak wyglądają wykładziny, jak wyglądają poszczególne sale, że to trzeba tylko po prostu wejść to dobrze podmalować, wyremontować, położyć trochę nowych kabli i to będzie już mogło ruszyć. Bardzo dziękuję i zapraszam. Na każdym piętrze są strażacy, są urzędnicy. Dziękuję.